Witajcie moi drodzy serdecznie w kolejnym odcinku z gry The Long Dark. Jesteśmy przygotowani, aby poszukać tego ostatniego ocalałego, który gdzieś tam leży koło Moli domku. Trzeba go znaleźć. Ja jestem już praktycznie przygotowany, jedynie co, to najchętniej bym sobie właśnie strzelił kawkę, aby mnie trochę utrzymała przy... dała mi trochę energii, no i oczywiście ciepło. I słuchajcie, ruszamy dalej. Mam tylko nadzieję, że wilki nas nie spotkają, bo to będzie znowu jakiś koszmar chyba z nimi. Ale dobrze, jest dobrze, słuchajcie, biegniemy ścieżką. Biegniemy ścieżką do... najpierw do stodoły, niedaleko do molidomku. Tam odpoczniemy chwilę, może się ogrzejemy, bo zobaczcie, temperatura naszego ciała spada strasznie szybko, bardzo szybko. Więc tam się ogrzejemy i wyruszymy później po tego ocalałego. Dobra. Może przy okazji zbiorę troszeczkę sobie patyków, aby użyć ich później przy ognisku, no, w beczce, przy stodole przy beczce. No, widzimy tutaj to gospodarstwo Wesoła Dolina. Jednak ono nas nie interesuje, już tutaj byliśmy. Tam nic poza tym węglem, który tam, kurczę, w tej stodole leży. To tak nic nam się nie przyda. Ten węgiel by się przydał, ale dźwigać go to może innym razem po niego jeszcze pójdziemy. I tak zastanawiam się, czy strzelanie z łuku i strzały odstraszyłyby wilki. Jeżeli na przykład skończą mi się race i flary i amunicja, czy mógłbym użyć łuku i strzał, czy one by odstraszyły te wilki, czy może, czy po prostu nie za bardzo, no nie wiem, musiałbym może wypróbować, ale to tylko wypróbuję, jeżeli będę w takiej sytuacji. Ok, widzę daleko most, więc do niego sobie podbiegnijmy. Dobra, zbliżamy się do stodoły, niedaleko domku Moli. Tam sobie na chwilkę staniemy i troszeczkę się delikatnie tylko ogrzejemy. Śpiwór. Zawsze można sobie nawet odpocząć chwilkę. Ok. Niech rozpala. Zobaczymy, czy się uda za pierwszym razem. No i brawo jest. Perfect. Świetnie, brawo, no też się cieszę. Patyki mamy 8, więc możemy dodać trochę tych patyków. I przy okazji się ogrzać, zrobić sobie może kawkę kolejną. I poczekać do ukończenia. Wypić. O, nawet tutaj, o, pięknie. Ile zostało? 30 minut. To już nie ma co czekać. Dobra, słuchajcie, ruszamy po ocalałego. Dobra, trzeba się skierować teraz w stronę domku Moli. Już słyszę chyba wilki, mi się wydaje. Pizga strasznie. Wieje. Idę w dobrym kierunku. Pewnie za tymi skałami, gdzieś między tymi skałami jest ocalały. Nie wiem, czy chcę biec tak naprawdę, bo szybciej się męczę.
Dobrze by było znaleźć jakiś kluczyk do niej, do domu, ale wiemy, że z ocalałem do niego nie wejdziemy, bo już próbowaliśmy. Stawiam, że ocalały jest na tych skałkach. A może za nimi. Modlę się tylko, żeby mnie watacha wilków nie dopadła. No, obstawiam, że na skałach, ale mogę się mylić. Może być za. Tędy chyba nie przejdę nawet. To strata czasu, po co i tędy szedłem. No, strata czasu, Holender. Trzeba było iść jednak za skały. Dobra, ale przynajmniej trochę mnie chronią te... O, zapisywanie. Trochę mnie skały chronią przed wiatrem. Ale już nie. Już wieje, pizga prosto na mnie. Gdzie on jest? No on musi gdzieś być po prawej. Może tu jest wejście jakieś. Chociaż może nie być wcale tam. Kurczę, on jednak jest tam gdzieś. A nie na skale. Nie, teraz nie będzie wilków. Wilki się pojawią, jak ja go będę niósł. Na 100% wtedy wilki się pojawią. Idę do niego w tą stronę gdzieś. Może koło tych skałek jest. Ale wiatr wieje mocno. O, tam wilk jest. Tam są wilki, zobaczcie. Nie, no to super, nie? Dzięki. Pytanie teraz, czy on jest... Niby jestem przy nim. Czyli pewnie przy tych skałkach będzie gdzieś. Dobra, obejdźmy te skałki, zobaczmy, czy jest tutaj gdzieś. No i zmęczenie, nie? Znowu się pojawiło. I ogrzewanie. Miejmy nadzieję, że... Gdzieś on tutaj będzie. Tam jest stodoła. Ale go tutaj nie ma, Holender. No pięknie, nie? Ja tutaj byłem przy tej stodole już przedtem, kiedy się krzydłem. To jest to miejsce, gdzie ja uciekałem przed wilkami. Gdzie miałem... Walczyłem z nimi. Holender. No dobra. Czyżbym musiał to zrobić? I wystrzelić racę? Chodzę od niego. Albo na skałach gdzieś siedzi, albo na tym. Albo tak jak mówiłem, na tamtych skałach. Ile ja mam rac? Ostatnio, tak? Ja 9. Dobra, niech jest. Wystrzelił? Tak, wystrzelił. Czyli dobrze mówiłem, że na tamtych skałach był. Kurde, no i po co? Mogłem jednak wejść na tą skałkę i spróbować, nie? Na skałkach, tylko
Ja myślałem o tamtych skałach, a nie tych. No zobaczymy. Jest. Pięknie się ukrył. Easy, easy. Wszystko wypiłeś. O, mamy rację. Dawaj. Się ogrzejemy. A ty, mój kolego, co pić chcesz? Dobrze, to check him over. A ja będę pić najpierw. Niech się chłopak napije. Dobra, teraz odpoczywaj, no. Dobra. Przy okazji, jak tutaj jestem, trzeba wodę sobie przygotować. Nie mów, że... Ja cię kręcę, nie zabrałem puszki, nie? Ależ mądry jestem. Zostawiłem puszkę w tej stodole. Nie ma tu żadnej puszki, żeby wodę przygotować. No nie ma. No niedobrze, niedobrze. Czy mam jakiś posiłek? Też nie mogę przygotować, bo nie mam puszki. Brak garnków i... Kurde, ale pech, no. Dobra, nie ma co. Bierzemy chłopaka i lecimy do stodoły. Z powrotem. Zobaczymy, czy nam się uda. Tam go doprowadzić. Na 100% za chwilę wilki nas zaatakują, to jest pewne. Właściwie jestem blisko tej stodoły, tylko muszę... Zaraz. Nie, to jest drugą stronę. No trzymaj się, trzymaj. Jeszcze raz sprawdzimy. No nie, no lepiej iść. Czy lepiej iść może już? No nie, lepiej ścieżką iść. Chyba lepiej do stodoły dojść najpierw. Przed momentem myślałem, że sobie skrótami przejść już tak w stronę... Kurde, to jest wysoko, nie? Żeby przejść skrótami w stronę Domu Kultury, ale obawiam się, że tam mnie wilki zaatakują, a tam nie będę miał gdzie. Tutaj mógłbym iść tędy. I tędy. Ale to nie jest o wiele duże, jak pójdę tędy. No. A wiem, że przynajmniej przez stodole sobie odpocznę może. Mam nadzieję, że z nim wejdę do stodoły. A jak nie, to chociaż moją puszkę wezmę. Nawiedziałem, cholera jasna. Nie mam. Gdzie one są? Słyszę, ale nie widzę. Kurde, załaduj tą. Czemu on nie załadował, Holender, no? Za chwilę zdechnę. Zostaw ją. Żyjesz? Bo ja nie. Co ja potrzebuję?
Krwotok, bandaż potrzebuje. Kurde, no i zużyłem prawie wszystkie już te. Dawaj, chodź. Zużyłem prawie wszystkie amunicje już teraz. Teraz to już w ogóle pomiję. Jeżeli mnie zaraz zaatakują, to już żegnaj życie, nie? O, ja cię kręcę znowu. Słuchajcie, nie wiem co się stało, ale wilki je odpuściły. Do Moli nie wejdę, nie, ona ma zamknięte. Żeby tylko dojść do stodoły, a później... Ale słyszę wilki. Nie, to jest chyba wiatr. Nie, wilki. Słyszę wilki, zbiegną za mną, zaraz mnie podgryzą. Nie odwracam się. Nie odwracam się. Nie odwracam się. Nie odwracam się. Oła, boję się. One mnie ugryzą, na 100%. Nie odwracam się. Molly, ratuj. Jak blisko jestem już. Proszę, proszę. Tylko nie to. I są już, słyszę je. Już muzyka jest. I się pojawiły. O, ja cię kręcę, nie. Proszę. Dojdź do stodoły. Dojdź do stodoły. Molly, tylko niech wejdzie ze mną. Nie Molly, tylko ten ocalały niech wejdzie ze mną do stodoły, bo normalnie po mnie będzie. Jeżeli nie uda się wejść do stodoły, to po mnie. O Jezu, udało się, udało się. Ale jak długo ja mam tam siedzieć w tej stodole? Ty, ja słyszałem normalnie faceta głos. Czy jak? Nie, niech ona leży na ziemi. Nie zasługuje na to, żeby leżeć na śpiworze. Moja puszka. Cholera jasna. Jak ja sobie dam radę teraz? Rozpal ogień. Czy wilki nie odpuszczą mi teraz? Jakoś muszę sobie poradzić. Come on, little fire. Dobra. Dodaj drewno i odły. I się ogrzejmy. O, ciężko będzie. Słuchajcie. 5 strzał. Jedna raca chyba. Nie, 5. 5 rac. Amunicji 0. O, tu mam dwa jeszcze naboje. 5 racji, 2 naboje z pistoletu. Może się uda. Może. Plus łuk. No, zobaczymy. Dobra. Ale schowaj, bo zużyjesz amunicję niepotrzebnie. Przyda nam się woda. Zaraz, woda. Wybierz i stop śnieg. Przygotuj. I czekaj. Cyk. Weź wodę. Zabierz. Ja chcę pić trochę. Nasz przyjaciel chyba bardziej. Czy ja mam w ogóle coś do picia innego niż tą wodę? Nie. Nie, no muszę mieć coś. Nie mam. Kawę sobie mogę strzelić jeszcze. No i tak też zrobię. Kawkę sobie zrobimy. Ach, ale wodę użyłem. No dobra, nieważne.
Niech się nasz przyjaciel czy przyjaciółka, Wade, to chyba, nie wiem, czy to facet czy facetka. Niech się napije trochę wody. Dobra. Jeść mi się chce, ale nie mam jedzenia żadnego. Super, wszystko sobie też zużyłem. Ani jedzenia nie mam. Ale się wkopałem. Wszystko im oddałem tamtym, a sam głoduję. Dobra, 4 minuty do ukończenia. Dobra, pijemy kawę. I ruszamy z powrotem do domu, który może się uda. Chociaż mam bardzo duże wątpliwości. Zapisujemy grę. Najpierw. I ruszamy dalej. Dobrze, że mogliśmy tutaj wejść. Weźmy go na ramiona, na barki i módlmy się, aby nie było wilków. Chociaż ja znam te watachy, oni nie odpuszczą. Nie odpuszczą. Już mnie dziabną, cholera. Czekam pod drzwiami skubaniec jeden. No. A to on mówi, ten facet. Kurde. Dobra, wiesz co? Zobaczymy, jak to będzie wyglądać, jak ja ją zostawię. Wyjdę na zewnątrz. Nie ją, tylko jego. I postaram się przegonić gojki. No nie, mów, że ja nie mogę wyjść sam, tylko z nią. No to już chyba naprawdę chamstwo. Czyli muszę ją zostawić na zewnątrz, aby ona się... To trochę bez sensu, że nie mogę wyjść z nią. Znaczy, że nie mogę wyjść sam, przestraszyć wilki i wrócić po nią. Chamstwo. O, dzięki. O, czemu nie strzelił? Ja pierdzielę, chamstwo. Ależ. Po nim. Przynajmniej będę miał mięso. Weźmy mięso. Skórę potrzebowałem, jelitko potrzebowałem. 48 minut. Ja ci kręcę za dużo. 8 minut mięso. Zbierz mięso. Życie mi ucieka. Zapomniałem o tym, żeby się uleczyć. Dobra, co mi w ogóle dolega? Krwotok. Dobra, bandaż potrzebny. Użyj. Dobra. I teraz czy ja mogę ją nieść, jak jestem taki chory? Czy po prostu zdechnę? No, wszystko mi się mieni przed oczami, więc pewnie zdechnę. Jeszcze jedna akcja z wilkami i po mnie. Mogę właściwie się uleczyć, nie? Ale się boję, że znowu przyjdą wilki. A tak, zabiłem jednego. I z głowy. Co mi jest, kurczę? Przecież już się uleczyłem. Czekajcie, muszę sprawdzić jeszcze. Czy ja mogę się jeszcze jakoś uleczyć? Bardziej. Nie no, tylko po prostu 13 minut potrzebuję. A nie, to jest zmniejszenie czasu. Jest mi zimno, chyba? Nie, no nie jest mi zimno. Nie rozumiem, czemu życie nie rośnie. Nie rozumiem. Tak pod kątem wszystko widać. Dobre. Jedno dziemnięcie wilka i papa. Było sobie życie, nie? Ja mogę biec? Nie, z nią nie mogę biegać. Już wilki. O kurde, do widzenia.
Nie, no super. Tej misji to ja nie przeżyję już teraz. Gdzie one są? Biegnie prosto na mnie. No i po. I było sobie życie. Dobra. Runda druga. Idę po prostu... Nie. Moment. Poleż sobie, moja droga. Mój drogi, cholera, to jest facet, zawsze zapominam. Przeładuj spluwę. A teraz... Idziemy. Kolejne będą pod drzwiami czatować na mnie znowu, nojki. Żeby mnie... pokąsać mi kostki. Dążę je... Dążę go odłożyć, czy nie? O, nie. Nie zdążę. Ej, daj mi wyciągnąć spluwę, gnojku. No, nie dostał. Cholera jasna, no z... Słuchaj, sobie też nie poradzę. Nie no, umieram. Wolę umrzeć już. Ach, która to już runda? Trzecia, czwarta? Bez sensu, że nie mogę wyjść i ich najpierw rozwalić, a nie z tym ocalałem wychodzić, bo zanim ja go położę, to oni mnie kurczę dwa razy ugryzą, nie? Niesprawiedliwe. Musi być śmierć wilka, żeby go nie odpuścili. No patrz, no. O, jest rzut w ogóle. Oczywiście, dzień dobry. Dwa wilki na dzień dobry, nie? Chodź tu. Chodź tu. Nie został? No nie dostał, nie, no to jest oszustwo, przecież go z niego strzeliłem. Z łuku mu strzela. No i teraz... Dostał z łuku, ale to nic nie dało. Nie, no już umieram znowu. Wiecie co, mam inny plan. Dam zginąć sobie. Ja przeczekam tutaj chyba całą noc i zobaczę, czy oni następnego dnia mnie też zaatakują, czy odpuszczą. Niech mnie zaatakuje ten wilk jeszcze. Gdzie on jest? Nie? Nie ma? No to może się wykrwawię szybko, co? Ale panika. O nie, umieram. O! O! Gdzie to jest? O!
Słuchajcie, ja wiem, że oni czekają na zewnątrz i czy ja się bardzo zastanawiam, tylko że ja nie mam jedzenia, nie mogę zostać tutaj na noc. Zdechnę z głodu. Czy ja nie mogę jakoś wyjść samemu? Ja chcę wyjść samemu i ich rozwalić najpierw. Tak to ja nie przeżyję z nią. Z nim. A czy jak sobie usiądę i poczekam godzinę, czy oni mi odpuszczą? Teraz jak go wezmę, czy będzie inaczej? Czy będzie to samo? Zobaczymy, czy znowu mnie na dzień dobry. Oczywiście, że tak. No oczywiście, no to nie ma rady. Nie dam rady ich. Chodźcie. No jeszcze mnie dziabnął, jak to możliwe? No jak to? Strzelił mu w łeb to. Nie odpuszczają. Jak ja bym uciekał z tym? No chodź. No patrz, nie on. Kurde. Chodź. Dostał. Nie dostał. To nie działa na nich teraz już. Kurde. Nie, oni będą się tak długo tutaj kręcić, aż się spali ta. Ale nie zniszczę taką bronią. No, od tyłu mnie zaszedł skubaniec. Kurde, no trudno, zużyję te wszystkie. Race. Najwyżej będziemy liczyć na łódź szczęścia może. Czy dwie race starczą? Jeszcze jedna raca może, a może już nie. Dostał! Weź kawałek mięska.
zobaczymy, czy uda mi się teraz. To jest moja ostatnia raca, nie? Zobaczymy, czy mi się uda przejść, czy już nie. Ostatnio na moście mnie zaatakowali, więc pewnie liczę na to samo. Myślałem, że tu będzie bezpiecznie przy moście, ale nie będzie. Oni mnie zaatakują na moście znowu. Chyba już rac nie mam, mi się wydaje. Zobaczymy. Może będzie tym razem inaczej. Chociaż nie sądzę, szczerze mówiąc. Będę schodził z mostu i znowu mnie zaatakują. Niech tylko zawiją wilki teraz i po mnie. Na razie nie. Ale przede mną długa droga jeszcze. Szkoda, że nie mogę z nim biec, no. Szkoda. Kurczę, nie jestem daleko, nie? Jeszcze jedna górka. Byłbym na miejscu, ale to nie będzie tak pewnie łatwo na 100%. Będę musiał się walczyć znowu z wilkami albo nie wiem. Serce mi wali dudni. Się obawiam, że będę miał pecha. Ale nie, dobra, nie można tak myśleć. Trzeba myśleć pozytywnie. Słuchajcie, jesteśmy blisko. Nie jest źle. Jest górka jedna, później w dół prosto i jesteśmy na miejscu. Damy radę. Pozytywnie. Pozytywne myślenie. Nie skupiać się na złych rzeczach. Prosto do celu. Prosto do celu jest mostek. Kolejny, ostatni. Śnieżycy nie ma, nie jest zimno. Jeszcze nie ma nocy. Damy radę. Jeszcze z górki, tylko w dół. Jeszcze kawałek, tylko kawałek. Jestem bardzo blisko. Wilków na razie nie słychać. Słuchajcie, chyba dam radę. Teraz już bym doszedł, nawet jakby mnie pogryzły. O Jezu, super. Jest. Mamy zaliczony quest. Jedynie co, to mnie boję się, obawiam się tego, że nie mam już amunicji żadnej. No, w końcu. Położymy go na dywanie, co? Niech sobie tutaj leży. Uff. Cześć, ksiądz. Słuchaj, wziąłem wszystkich, znalazłem ocalałych. Co mi powiesz ciekawego? Ej. Ale... Ja się spieszyłem, ja mam wszystkich, hej. Ej. No przecież wszystkich ocalałych już przyniosłem. To są inne rzeczy. Czy ja muszę tylko napoić go może, bo może on, muszę go wyleczyć w ten sposób, że on chce pić. Dajmy, przygotujmy wodę. Postawmy mięsko. Miam. Zaczekajmy do ukończenia. Dobra. Nie pij. O cholera, nie pij. Miałeś się wziąć. Daj się mu napić, bo on pewnie chce pić. Let me have a look, okay?
Feeling better now? No i? I zastanawiam się, dlaczego misja się nie zaliczyła. Znajdź i sprawdź zaginionych. Sprowadź ocalały do domu kultury. Jak jeszcze trzech? Przecież ich przyniosłem. Czy ty chcesz jakąś diagnozę? Napij się, lecz dolegliwość. No Holender, mamy jedną ocalałą. Mamy drugiego ocalałego. I trzeciego. Doprowadziliśmy wszystkich. To o co Holender chodzi? Wiecie co? Nie wiem, będę się martwił w innym odcinku. Ja idę sobie mięso zrobić. O, głodny jestem. Jak mój kolega sobie poczeka do ukończenia mięsa, w tym czasie bardzo zgłodnieje. Zjem sobie go. Niech inni patrzą, jakie mięso zajadam. No i dobra. Słuchajcie, moi drodzy, dziękuję wam z całego serca za to, że oglądaliście, za to, że jesteście. Jeżeli wam się podobało, zostawcie łapkę w górę. Jeżeli nie subskrybujecie kanału, zachęcam do tego. Udało nam się, więc teraz trzeba tylko być może ich uzdrowić na 100%, czyli dać im po prostu mnóstwo wody i będzie chyba zaliczony quest. Zobaczymy. Dziękuję wam. Do następnego. Trzymajcie się. Pa, pa.